Co czuje człowiek, którego wszyscy już skreślili, a w pierwszym meczu po powrocie jest najlepszy na boisku? Występujesz na... redekcie. No, opowiadam o swoich doświadczeniach, tak? Raz o tym, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, o tym, jak, jak to jest, usłyszeć się nadajesz, jak to jest, usłyszeć od lekarza, że i będziesz grał. Ja jako młody człowiek, no tak, jak mówię, byłem trochę motywowany ojcem, pracami, jakie wykonywałem jako młody człowiek, typu kopanie grobów na cmentarzu, pomocnik murarza na budowie. Kopałeś groby? Kopałem groby, a jeżeli dostajesz materiał 16 czy 15 latkach, który nie robił żadnego, nie ma nic ze sportem wspólnego, to ma wady postawy, jest nieukształtowany fizycznie, charakter też nie jest taki jak, jak byłego sportowca. A dzisiaj no, tylko kwestia, żeby odciągnąć dzieciaki od, od komputerów, od, od głupiej telewizji. Mamy jakieś w ogóle informacje i możemy podać ile, no, nie wiem, tak, no średnio zarabia się w piłce ręcznej? Tak. Średnio? W Polsce. Czy prawdą jest, że po tej kontuzji z okiem przyszedł pan psycholog, że powiedziałeś, nie dziękuję, nie chcę obciążać faceta moimi problemami? Straciłeś oko, to musisz sobie sam z tym poradzić, nie? to jest twój problem, nie oczekuj od nikogo, że ktoś zrobi za ciebie robotę i powiedzmy zrobi tak, że ty za dwa miesiące wrócisz na boisko albo, albo sobie poradzisz swoimi problemami. Jeżeli tego nie zrobisz ty, no to za ciebie tego nie zrobi. Jesteśmy w studio Skrajna 5, w programie Napijku z Rwalem, a z nami piłkarz ręczny, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny mistrz Polski, król strzelców, król strzelców Igrzysk Olimpijskich w Rio 2016, srebrny i brązowy medalista, mistrz świata w piłce ręcznej, odznaczony przez prezydentów Polski Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla mnie mistrz na boisku i mistrz poza nim. Przed Wami i na studio Karol Bielecki. Witam bardzo serdecznie. Cześć Tomku, witam. Tak I... no, e, kupę, kupę osiągnięć i pracy. Nie pomyliłem się gdzieś? gdzieś czegoś nie domówiłem? E, bo... Ja tego, tym nie żyję, nie są to jakieś moje takie rzeczy, z którymi się hajubię czy coś. Po prostu było, minęło, teraz e, idę dalej. E, mam inne cele, inne rzeczy na głowie. Jakie to są właśnie cele? Myślę, że najważniejszym takim moim celem życiowym to jest wychowanie moich dzieci na, na porządnych ludzi, tak? syna, córki temu poświęcam najwięcej, najwięcej czasu. Plus są oczywiście działalności gospodarcze, prowadzenie jakichś biznesów, no, na tym się koncentruję. Od sportu odszedłem, w zasadzie tylko skupiam się na sporcie amatorskim, dbając o to, żeby, żeby się dobrze czuć, tak? żeby trochę pobiegać, troszkę zrobić siłowni. Żeby to ciało rzeczywiście nie, nie, rozle, nie rozleciało się. Żeby być zdrowym. Dokładnie. Słuchaj, a Ty pamiętasz na kulisy naszego poznania? Pamiętam, doskonale. No, pamiętam kiedyś spotkaliśmy się w jednym z lokali krakowskich ciemną nocą. No, parę lat temu dobry, dobrych, nie? 13 albo 12. No tak, coś takiego dokładnie. Przy okazji pozdrawiamy Sławomira Szmala. Bo też tam. Nie, tam był Piotrek wtedy. Piotrek Grabaczek mój przyjaciel. tak wtedy, no, to... wtedy z nim byłem. Tak no, było fajnie. To był czas y, kawalerski, beztroski. A gdzie ja tego, tego szmala spotkałem? Albo w klubie? Później było mistrzostwa, chyba też były mistrzostwa. tak Tak, graliśmy też. jakieś mecze, gdzieś tam jeszcze było inne okazje. Y, takie pytanie jest od razu tutaj, od, y, przy tym jak jesteśmy. Od razu, y, y, grałeś kiedyś na kacu? Albo trenowałeś? Y, tak, no oczywiście, że tak. Zdarzało się. Nieraz były turnieje towarzyskie i gdzieś tam się zdarzało nam e, iść e, mocno, mocno w imprezę. No następnego dnia, chociaż pamiętam taki pamiętny meczki z Rosją. E, było ciężko, ale jeden z kolegów nawet został MVP tego spotkania, także <laughs> służyło mu. A ja walczyłem możecie. E, normalne, no jesteśmy ludźmi, tak? Jesteśmy, byliśmy zawodowcami i czasami też tak było. A miałeś też tak, że do powiedzmy trzydziestki to tak było dużo łatwiej i, i, i forma treningu na kacu czy tam po imprezie była formą takiej przyspieszonej regeneracji, a po 30 to już y, ciężko było się zebrać, Ym, bo ja tak, tak miałem. Tak, tak, było tak. Wiesz, no, zawsze wszyscy, mówili, mówili mi koledzy, no słuchaj młody, poczekaj, minie 30 lat, przestaniesz się regenerować, będzie zupełnie inaczej. Ym, no ale oczywiście człowiek młody, brał piłkę, rzucał, biegał, rozgrzewka była formą taką, wiesz, mniej obowiązkową wtedy. No, a po 30 już zaczęły się problemy. U mnie też miałem 28 lat tak pierwsza poważna kontuzja, no a później to już tak wiesz, było coraz coraz gorzej walka o życie. No i ciągle coś, nie? Ciągle coś. Tak Jakiś... wspomniałeś o kontuzji, to jakbyś tak teraz, no oprócz tej najpoważniejszej, no nie? To, to powiedz mi, tak już no jak stary weteran wojenny można powiedzieć, to Dużo tych urazów i odbijać się tą szkawką dzisiaj? Wiesz co, no takich poważnych, dużych się, operacji nie miałem poza okiem, ale czuję po karierze dość mocno kręgosłup eksploatowany bark i w zasadzie ten kręgosłup od odcinka lędziowego po tutaj gdzieś górne szyjne, cały czas mi doskwiera i, i każdego dnia coś strzyka, jak nie na, gó na górze, to na dole. Lepiej jest z nogami, tak? Kolana rzeczywiście jest, jest z kolanami jest ok, także chodzę normalnie, no ale mówię to... Czasami człowiek stanie rano i nie wie, dlaczego i z której strony boli. Normalne. Powiedz, że na te twoje długie nogi to jest, że tak, że się objęłoby żadnych tam krzyżówek w znaczy sensie zerwanych krzy... Tak. Krzyżówek, to wart chyba yy, też, nie? Tak, to wiesz co, ja miałem ma od dziwo mało tych takich poważnych urazów, tak jak mówię. No, Oko tylko jednym takim pechem było, ale, ale samą karierę grałem. Yy, wiesz co, mi z tamtych naszych pierwszych, jak gdyby, z tego naszego pierwszego spotkania zapamiętałem wtedy, jak rozmawialiśmy o o drużynie, o, o tym, co będzie, to ty już wtedy jakby trochę przewidziałeś to, co jest. Nie? Że po, po tych waszych sukcesach, po tej waszej drużynie może być długi zastój. To już wtedy jakby były takie perspektywy, że mm, tak, nie już. kroi się nie kroi się kolejny taki mocny, no, można powiedzieć, dream team, jeżeli chodzi o piłkę. W zasadzie, radę. patrząc na nasze jakby sukcesy, ten zespół się zrodził tak naprawdę z niczego, tak. No. Było dużo przypadków, jakiś tam wyż demograficzny w 1982 roczniku, Ten 7-6 tam dociągnął do nas, czy my do niego, w zasadzie byli oni starsi. I rzeczywiście powstał fajny zespół. Dużo chłopaków grało za granicą, miało na tyle ambicji, żeby do Niemiec wyjechać, na tyle byli dobrzy. No i widziałem w 2007 roku, że w zasadzie brakowało takiej spójnej pracy związku nad szeroko zakrojonym gdzieś w Polsce programem, w który by do młodzieży i tą młodzież pozyskiwał w Polsce. Tego nie było i, i to był problem. I w zasadzie no, minęło tych lat, nasza kariera się skończyła, moja, i nie ma ciągłości w wyniku, jeżeli chodzi o, o, o Polskę. Jest po prostu za mało ludzi grających piłkę ręczną. Tu trzeba stworzyć ilość, z ilości będzie jakość i wtedy rzeczywiście można coś osiągnąć. A jak tą ilość pozyskać? Są jakieś w ogóle pomysły? Jak dla mnie, no pierwszą takim, taką rzeczą priorytetową dla takiej młodzieży, no to jest pokazanie tego, że ta piłka ręczna rzeczywiście jest sportem fajnym, tak? że, że można się nim bawić, że, że są gwiazdy, które w to grają, są rozpoznawalne, też można zarobić jakieś pieniądze, bo oczywiście to młody człowiek teraz oczywiście pierwsze, co na to patrzy. A dwa, dać mu dobrych tych pieszych trenerów, człowieka z pasją, który rzeczywiście będzie miał na tyle sobie siły, żeby, żeby go pociągnąć do tego, żeby wykrzesać im ten, 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 z niego ten talent. I jeżeli taki zespołów będzie bardzo dużo, to to, to to wypłynie z tego jakaś jakość. Także no, myślę, że stworzenie stworzenie szans dla tych ludzi powodowałoby, że będzie dużo więcej talentów. A myślisz, że nie wiem, to powinno się zacząć już na etapie jak gdyby szkoły podstawowej no i tych trenerów, czy tam nie wiem, nauczycieli WF-u powinno się jakoś tak wynagradzać, czy nie wiem, przeszkolić, żeby. No to... i wcześniej zaczniesz tym lepiej. nie? Myślę, że, że jak najbardziej. Tak. No, taki oczywiście u mnie był pierwszym WF-istą i trenerem piłkarskim rzatskiej. On w zasadzie pracował no, ze swojej pasji, tak, bo kochał piłkę ręczną. No a dzisiaj są takie czasy, że, że ten trener, ten, ten WF-ista, no, też chce żyć, tak? Nikt nie będzie za postawą najniższą krajową, pracował nad godziny, robił SMS-SKS-y, -y, tak się to nazywało. Tą, tą młodzież poświęcał się w weekendy dla tej młodzieży. Jeżeli on nie zarobi godziwych pieniędzy, no to, no to nikt nie zostanie i nikt nie, nikt nie będzie, nie będzie tego robił. Niestety, takie mamy czasy. No. Mamy stać nas na to, żeby mieć zawodowy sport na powiedzmy, jakimś tam poziomie w Polsce, to docenimy tych ludzi, którzy robią tą czarną robotę. Tak? No, niestety, jeżeli my wydamy parę złotych więcej na tych bf to wtedy będziemy mieli świetne efekty w postaci zdrowego, młodego człowieka, który jest ukierunkowany na sport. Ten sport ukształtuje w nim charakter. I będziemy mieli rzeczywiście ludzi, którzy, którzy coś z tego młodego wieku przygody ze sportem wyniosą, tak? A, a... Myślę, a... Że, że nie na przykład, no bo w, miałeś WUF pewnie taki, jaki ja mam, na którym było wszystko i nie było nic. Część ludzi, no, zazwyczaj no, najpopularniejszą taką y, y, formą y, ruchu, no to była granie w gałę. Jak ktoś nie lubił grać w Gałę, bo lubił no. w siatkówkę, no to już albo to sobie się odpuścił, sobie albo zdobyć. gdzieś wierzy. po pierwsze, mhm. że większa liczba godzin, czyli jak gdyby WF powinien być na równi, jeżeli chodzi o oceny, na równi z innymi przedmiotami mhm. i zwiększyć ilość godzin, ale też dać taką możliwość. No jest facet, który ma prezentację żeby grać w siatkówkę. To zrobić, nie robić WF-u, tylko nie wiem, macie trzy godziny siatkówki w tygodniu. Tak. Klasa, robicie koszykówkę, macie trzy godziny koszykówki. Klasy sportowe, klasy sportowe potworzyć, które by rzeczywiście powodowały to. No ja byłem w klasie sportowej czwartej klasy postałówki. No i mieliśmy w zasadzie treningi w czasie lekcji, czyli takie powiedzmy WF, czy, czy codziennie był ten WF, plus mieliśmy treningi po, po zajęciach SKS jeszcze, tak? czyli tych treningów było dosyć dużo. No, i to jest, jak mówisz, no, wyłapał ludzi, którzy rzeczywiście piłkę się, się nadawali, oni może nie zrobili takich karier gdzieś tam międzynarodowych jak ja, jako jedna osoba gdzieś tam doszła dalej. Ale ci ludzie w to, się w to bawili przez parę dobrych lat nie? to było na plus i, i mówię, no i to powinno być tak robione, że rzeczywiście w takim młodym wieku czwartej klasy trzeciej oni już są gdzieś tam do ogólnorozwojówki pchani, a potem dalej wyłapywani do, do kolejnego sportu. A z takiego czeka coś można później zrobić, tak? piłkarza ręcznego, nożnego, siatkarza, koszykarza czy, czy jakiegoś innego sportowca. A jeżeli dostajesz materiał 16- czy 15-latka, który nie robił żadnego, nie ma nic ze sportem wspólnego, to ma wady postawy, jest nieukształtowany fizycznie. Charakter też nie jest taki jak, jak byłego sportowca, bo nie oszukujmy się, sport uczy, uczy twardości, uczy sobie radzenia z problemami, które w zasadzie ciągle są, jeżeli jesteś sportowcem. No, i to są same same plusy, właśnie przygody ze sportem. Także. I przede wszystkim byłoby to dostępne i no, w zasadzie za darmo, nie? Bo to też jest chyba problem. To, no, no, dokładnie. Odpłatnych zajęć polekcyjnych trochę jakby w, no, szkoła nie spełniała roli swojej. No, nie? No, dokładnie tak. No, umówmy się, no, 150 zł za, za zajęcia jednego dziecka miesięcznie, sobie się drugiego, to już jest 300 albo 400 miesięcznie, plus jakieś tam dojazdy czy coś. To są koszta, tak? A nie każdego na to stać. Także zapewnienie tym dzieciakom równego dostępu do tej szansy, no to myślę, że na pewno dużo by nam to jako społeczeństwu dało. Tak? A, a, a nie ma nic piękniejszego niż, niż rzeczywiście młody człowiek, który wybiega się, wyszaleje, jest spokojniejszy, e, lepiej do tej nauki podchodzi i tak dalej. Dostajemy większą świadomość o tego, jak o siebie zadbać. Same, same plusy. No. Nie wiem, myślę, że istnieje w tym kraju taka szansa, żeby przyjąć taki model. Nie pamiętam, w którym to kraju było, ale było też tak, że oni po prostu, po prostu z tych slamsów wyciągają tą, te biedne dzieciaki do klubów, mhm. bo kluby na to stać, żeby, po prostu, żeby je karmić, żeby je trenować, żeby je ubrać. I te dzieci są tak wdzięczne, że, że to jest dla nich jak kościół, nie? Oni tam przychodzą, spędzają czas i, 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 i przychodzi ten moment w pewnym tam okresie, że trener mówi, słuchaj. Fajnie, grasz i tak dalej, ale niestety musisz też. Bo oni zająć, też pilnują edukacji. musisz czymś innym. Musisz tak. się, musisz, na naukę, pilę tak, naukę, Musisz pilnować zawodu i tak dalej. I oni, jak gdyby, po pierwsze, y, likwidują ten problem, y, tej, tej patologii. Po drugie, y, jeżeli mu się nie uda, to on ma jakiś zawód, nie wiem, jest spawaczem, czy ślusarzem, czy kimś tam. I jest też dozgodnym kibicem. Dokładnie. Tej drużyny, czy, czy tam Dokładnie. No nie musi... każdy będzie zawodowcem, ale, ale przez to właśnie, że ten człowiek jest w jakiejś grupie, w jakiejś teamie. Ten team też go pcha do przodu, tak? on nie zostaje z boku, nie ma, nie spada w jakieś problemy typu narkotyki czy alkohol. tak? Tylko rzeczywiście jest nie zawsze ci rodzice patrząc, widzą z kim dzieje, ale taki trener, który widzi go w szkole, widzi go po zajęciach, pewnie czasami może więcej o nim coś powiedzieć. Już jest pilnowany, ukształtowany i rzeczywiście jest mu gdzieś tam wskazana droga, zrób to czy tam. Bo ja pamiętam, kiedy ja miałem 15 lat, byłem w takim okresie, kiedy w zasadzie piłkę nożną kończyłem i miałem iść do zawodówki i robić zawód spawacza ale mój profesor powiedział, słuchaj, jaka zawodówka, weź trochę sobie więcej ambicji i do technikum. No i tam mnie pchnęli w kierunku tego technikum, musiałem się o tego technikum, zacząłem to piłkę ręczną dalej mocno grać, zacząłem robić jakieś tam postępy, ale dzięki niemu nie poszedłem takie minimum swoje, powiedzmy, życiowe, gdzie pewnie bym do niczego większego nie doszedł, tylko rzeczywiście byłem w grupie, która mnie pchnęła trochę, trochę wyżej, trochę większe ambicje przez to osiągnąłem. Dlatego no takie, jak mówisz, takie tworzenie takich... Osiedlowych klubów, czy, czy takich miejsc, gdzie ta młodzież będzie wspierana, jest jak najbardziej pozytywna, jak najbardziej uważam, że byłoby to korzystne. A my jako Polska mamy tych warunki świetne, mnóstwo hal. Są w miastach, miasta mają na takie rzeczy pieniądze. Powinno to być robione. Tak? Ci ludzie powinni w ogóle być kierunkowani, mało tego, że sport, ale książka, tak? czytaj, to tam, to podsuwane powinno mu być, o tym rozmawiane gdzieś tam w tych grupach, żeby ci ludzie rzeczywiście coś reprezentowali a nie? nie byli yy, stadem baranów, które w zasadzie do niczego nie zmierza, tylko jest kręcone lewo i prawo. Nie? Jest yy, no, Rozmawialiśmy przed tym o tym, że trochę <laughs> na naszych oczach, którzy 20 lat, no ja mówiłem, że mam, miałem WF na... Nie było sali gimnastycznej, tylko był korytarz i tam się robiło Dzisiaj jest ogromna hala w tej miejscowości, z której pochodzę. Jest dru budują drugą, jakąś tam życzelnicę. I wygląda na to, że nie będzie ludzi do tego, żeby to wszystko poprowadzić, to młodzież jakąś ogarnąć. <grym> Więc trochę taka... To jest trochę chyba tak, jak w sporcie zdobyć mistrzostwo i utrzymać to mistrzostwo. No dokładnie To się tak, chyba no. drużyna rozpręża z czasem. Albo człowiek. Myślę, że no, tu jest rola naszych, naszych mówię, w, polityków, tak? czy, czy, czy jak to nazwać, prezydentów miast, żeby rzeczywiście Dbali o to, żeby nie wracać do tego samego, żeby ci ludzie byli, którzy tą młodzież aktywizują na tej hale. Także no, zaplecze mamy, sprzęt jest. Kiedyś nie było sprzętu, nie było zaplecza, było to boisko betonowe, tam się grało, traciło się zdrowie. A dzisiaj no, tylko kwestia, żeby odciągnąć dzieciaki od, od komputerów, od, od głupiej telewizji i rzeczywiście dać im taki no, fajne zajęcie, jaki jest mi... Występujesz na TEDx, -ie. to jest cykliczna akcja, czy to była jednorazowa? Bo ja oglądałem tam bodajże z Koszalina. Tak, ja Wstęp. byłem w Koszalinie na TEDx, -ie. robiłem tam swoje wystąpienie o swoim jakby doświadczeniach życiowych, tak? czyli o tym co mnie spotkało. Być może za rok będzie drugi temat, czyli o budowaniu zespołu i jakby zajmuje się właśnie tym wystąpieniami publicznymi z tego względu, że no, opowiadam o swoich doświadczeniach, tak? raz o tym jak sobie radzić w w trudnych sytuacjach o tym, jak, jak to jest, usłyszeć się nadajesz, jak to jest usłyszeć od lekarza, że nie będziesz grał e, i jak sobie radzić powiedzmy z pokusami, które gdzieś tam mi dotykały, kiedy przyszedłem do kieńca jako młody człowiek. No i to wszystko jakby jest takim przykładem żywym, rzeczywiście można sobie poradzić i w życiu e, wyjść e, na porządnego człowieka. Co takiego się mam. Tak się. Mówca motywacyjny. Wiesz co tak się to czy, nazywa? Czy, czy, no, czy, po, czy takie faktyczne tak, dzielenie no, się. Nie? No to jest takie motywowanie to jest takie. No, to jest Ale tak, to jak w sensie... to. No, wiesz. Tak. Ja wiem, że jesteś skromnym człowiekiem bardzo, ale kto jak to, to ja wolę się słuchać Karola Bieleckiego niż jakiegoś tam no tu jest... y... niż jakiegoś byłego gangstera, który pisze książki na przykład? Nie? Albo występuje, albo są filmy o nim robione. No tu jest tyle jakby dobrze, że nie opowiadam o tym, jak to sobie poradzić z utratą oka i tego nie zrobiłem, tylko rzeczywiście tego doświadczyłem, tak? I, i to jest namacalny przykład, że można. No to jest autentyczna historia i, i rzeczywiście, rzeczywiście to ludzie gdzieś tam przeżyli, bo oni się ze mną jakby utożsamiają, kiedy to oko straciłem i, no i wiesz, i to, to tak miło czasami, jest, przynajmniej wraca do mnie ten, ten, ten feedback z tego, że e, miło się tego słucha i rzeczywiście to jest motywujące. Wystarczy wpisać Karol Bielecki, ten skoszali, nie będziemy tutaj spojerować <noise> do końca, ale y, o jednym wątku należy wspomnieć na, taką, na zachętę. Czy prawdą jest, że faktycznie jak po tej kontuzji z okiem przyszedł pan psycholog, czy ktoś tam chciał podesłać psychologa, czy, że powiedziałeś nie dziękuję, nie chcę obciążać faceta moimi problemami? Wiesz co, tak, miałem, w Niemczech grałem wtedy, no i oczywiście tam miałem całą jakby paletę ludzi, którzy mogli się ze mną zająć po wypadku, no ale uznałem, że, że nie chcę gadać z psychologiem, nie będę mu wiesz, wyłuszczał tego, co mnie boli i się dzielił z nim problemami, które mam. Po prostu uznałem, że no jest wojna, mam przerąbane, no to sobie sam z tym poradzę, tak? Ja nawet wtedy do licy nie chciałem dzwonić, nie chciałem opowiadać, słuchajcie, jest tak i tak, jest ciężko. Nie, bo po prostu zacisnąłem zęby, eee, wszedłem, z, wszedłem z założenia, że, że albo sobie z tym poradzę, albo nie. I obydwa, obydwie drogi będą zajebiste, tak? No bo co, co się zmieni? Albo będę grał i, i dalej e, będę żył z tego, co żyję, będzie to moją pasją, dalej to będę robił, albo nie będę grał i będę miał więcej czasu wolnego na coś inne rzeczy. I to było jakby... Byłem gotowy na obiad tej drogi. A nie było, nie wiem, koledzy z drużyny, wsparcia jakieś? Czułeś, że to jest? Czy no no to, wiesz, to jak to jest, tak. kiedy do ciebie dzwoni facet i pyta się, co teraz będzie. Straciłem, ja straciłem mogą się co teraz będzie. Ja mówię, no dobrze będzie, no co ma być. Będę, będę grał, bo nie będę grał, no to mam ci powiedzieć? To takie jest wiesz. No, jak, jeżeli ci urw, w, w, straciłeś oko, to musisz sobie sam z tym poradzić. Nie? To jest Twój problem. Nie oczekuj od nikogo, że ktoś zrobi za ciebie robotę. No. i i powiedzmy zrobi tak, że ty za dwa miesiące wrzucisz na boisko albo, albo sobie poradzisz swoimi problemami. Są twoje problemy, stajesz rano, idziesz na trening, idziesz do pracy czy do szkoły i masz sobie z tym poradzić. Jeżeli tego nie zrobisz ty, no to nikt za ciebie tego nie zrobi. Bo tutaj wyczytałem, że lekarze odradzali powrót, nie? Mhm. No wiadomo, jak z lekarzami, ja sam padłem błędnych tam... Doraz, lekarzy i tak dalej, gdziekolwiek. Znaczy, no, moja kariera czy to moje życie się trochę inaczej poukładało przez to. Ale ty miałeś jakąś taką swoją chłodną analizę i jakąś taką przynajmniej wymianę poglądów na temat już takiej czystej fizjologii. Jeżeli chodzi o oko, które zostało, bo przejmuje, zostaje obciążone pewnymi mhm. funkcjami, nie wiem, czucie, percepcja ciśnienie gałki ocznej i tak dalej, nie? Czy oni pod takim kątem też to nie wiem, przedstawili, mm. że, że słuchaj Karol, wiemy, że jest, jest jaki jest, nie? Ale musisz wiedzieć, że są że takie wyzykła. takie zagrożenia, nie? Bo no, nagle jest tak, że no, jedno, jedno oko pełni rolę jak gdyby dwóch, nie? Tak. I czy i, czy są, jest jakaś w ogóle wiedza, że, że to może też i nie wiem, no, mówię na ten już samo to, że tam na boisku, ale właśnie to czucie widzenie gdzieś tam. Czy znaczy, pewnych rzeczy nie da się jakby zrekompensować jednym okiem, że to oko nie przejmie. Pole widzenia też nie jest większe niż było tam. Może troszkę, ale to jest naprawdę no, niewiele. U mnie jeszcze był taki problem, że jeżeli straciłem oko, kiedy straciłem oko i założyłem okulary, to te okulary jeszcze miały taką ramę, która wiesz, na około cię ograniczała pole widzenia. Także, mało że nie miałem jednego oka, to jeszcze drugie było, jakby, jakbyś patrzył przez dziurkę od klucza. To totalnie było, wiesz, piłkę kozujesz, nie widzisz, nie czujesz, czasami bo to wszystko się zmieniło. Biegasz też, czasami nie wiesz, gdzie tą nogę postawisz, bo takie mieliśmy przygotowania. Po moim wypadku w gdzieś w jakimś lesie biegaliśmy. Ja w ogóle nie czułem, gdzie stawiam nogi, bo to wszystko się zmieniało to podłoże. nie? Potykałem się, biegłem. Tak to tragedia to w ogóle wspominam bardzo, bardzo tak ciężko i, i źle, tak. No i już nie mówię o tym, jak się czujesz, kiedy tracisz oko i masz wejść na boisko i biegać między 14 wielkimi chłopami i, i, i czuć się w przestrzeni. Tak. Normalnie sobie biegniesz i widzisz, że coś tutaj, coś tu się dzieje. A kiedy ja straciłem oko, no to biegłem do przodu, a nie widziałem, co tutaj z lewej mojej strony się dzieje. Nie wiem, czy zaraz kogoś wpadnę, czy, czy nie. Także no. Mnóstwo, chociaż łapanie piłki nawet, nie? to się tego musiałem od nowa nauczyć, bo widzisz, że piłka przylatuje, ale ten moment, kiedy ona ci wpada w ręce, był jakby no, no, zupełnie inne poczucie. Nie? Także no, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. A jeżeli chodzi o lekarzy, no to powiedzieli, jedni powiedzieli mi, że nie mogę, bo, no bo ta gra jest za szybka i sobie zrobię krzywdę. Natomiast drugi lekarz, okulista klubowy powiedział mi, że jeżeli chce, założył okulary, nic nie stoi na przeszkodzie. Nie? A jak będę grał i co tam, jak to będzie wyglądało, no to zależy ode mnie, tak? No, i w zasadzie zacząłem na początku rehabilitację pod kątem w ogóle powrotu do życia i, i wiesz, i tego, żeby normalnie funkcjonować. Później zobaczyłem, że rzeczywiście te postępy jakiś ten sposób idą szybko, no to, to myślałem o tym, żeby na to boisko wrócić, spróbować w ogóle. No i tak wiesz, w zasadzie krok po kroku widziałem, że na początku może nie było to wszystko super, ale kiedy pierwszy mecz zagrałem dobrze, uwierzyłem, że to no, chyba coś z tego może być, nie? I wtedy wtedy poszedłem dalej. Także tutaj jakby no, będę się tutaj też utrzymał tego, że. Jest coś takiego, jak wiesz, masz swój cel i, i, i robisz pierwszy krok, tak, no to jest takie z tych, z tych wszystkich tam coachów i innych głupot, ale to jest prawda, nie? Ta droga się wydaje, no, nie do przebycia, tak, no kurwa sobie wymyślisz, no nie zrobię tego, straciłem oko, nie wrócę. Ale kiedy zaczynam się uczyć pierwszej rzeczy, drugiej rzeczy, trzeciej rzeczy, nagle się okazuje, że to jest możliwe, nie? Podzielić sobie ten, 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 ten swój główny cel na takie małe, małe, małe kroki. Da się to zrobić. A w którym momencie to już przestało jakby przeszkadzać albo przestałeś zauważyć, że to ci. Że już to nie jest dyskomfortem takim, nie? Wiesz, w co? ogóle no, znaczy, to chyba się ją rzeczy się człowiek przyzwyczaja do pewnych rzeczy. Musiałem ja żyjesz i musiałem. Ta, musiałem uswiat... był taki moment, że kurczę, no w sumie już jest, jest spoko. Nie? Było każdy trening, każdy mecz wiązał się z ogromnym obciążeniem psychicznym. Nie? Wychodzisz na boisko i wiesz, i... Patrzysz w lewo i nie wiesz, czy ten gość się tu atakuje, czy nie, czy dostaniesz zaraz w łeb, czy nie dostaniesz. No, wcześniej to widziałem, reagowałem, tak. Później musiałem się tego jakby nauczyć, inaczej się na boisku. Ale w zasadzie lata minęły. Tak naprawdę chyba ja mówię o tym, że to dopiero olimpiada w Rio była takim turniejem, na którym ja nie myślałem o tym, że nie mam oka, tylko grałem, to zupełnie na, ludzie, na luzie. Czyli w zasadzie 6,5 roku, 6 lat. 6 lat po wypadku dopiero wrócił ten taki normalne czucie na boisku, nie takiego wiesz, luzu. Bo to mówię o, o tym ludzie. Bo mecze grałem lepsze i gorsze w zasadzie od razu po, tam po wypadku, ale takiego luzu psychicznego, no to rzeczywiście 6 lat musiało to potrwać. Nie? A dzisiaj. Dzisiaj już jakby w piłkę ręczną nie gram, w tenisa gram i powiem ci, z jednym okiem mega ciężko, ta piłka jest szybsza i czasami się wkurzam, mówię głupi, chodzi na tenisa, płacę za to jakąś kasę, jeszcze, jeszcze wiesz, muszę się tego od nowa uczyć, ale robię to, tak, bo chcę, chcę jakby z moim synem czy, czy córką, myślę, może kiedyś, czy z żoną sobie gdzieś tam pograć to, próbuję, nowe rzeczy się uczę, ale, ale nie, no w życiu jest okej, okay, nie, w życiu jest okej. Okay. Tutaj od razu jest pytanie od widza. Co czuje człowiek, którego wszyscy już skreślili, a w pierwszym meczu po powrocie jest najlepszy na boisku? Wiesz co, no mnie tak skreślali, kiedy miałem nawet 15 lat, mnie też skreślili, bo powiedzieli, że się nadaje i yy, i wiesz, i żebym się dał spokój w ogóle. Potem dopiero yy, ten trener, który mnie skreślił, gdzieś tam całe życie to juniorskie i, i wiesz, wiecznie z nim gdzieś tam zawsze się śmiałem z niego, że, że wie, wielki, wielki fachowiec yy, miał takie, takie pojęcie. Ale co czuję? No ja to wtedy czułem, pamiętam, wiesz, jakby coś pękło w tobie, nie? Przed tym ogromny stres, nerwy. Zagrałem mecz w Mannheim, rzuciłem 11 bramek. W zasadzie wszystko się układało tak, jak jakbym sobie tego chciał, nie? Jak sobie to założyłem w głowie wcześniej. No i niczym teraz trochę Iga Świątek płacz po meczu. Wiesz? Euforia. Euforia, w sensie, wszystko puściło. Ale wiesz, to był taki moment przełomowy, że uwierzyłem, że... Że mogę, nie? Że, że jednak wiesz, jest to możliwe i, i, i zrobię i wrócę. To Także... możemy zakomunikować, że tych wszystkich, co ciągle dostają bodźce, że, że się nie nadają albo są skreśleni. I, i... No, ja, jakbym się miał przejmować, co ludzie mówią, bo jestem ze wsi, a ze wsi, na wsi to... zawsze ludzie gadają to prawdopodobnie bym z tej wsi nigdy nie wyjechał. Dokładnie, trzeba by się zamknąć, zabić dechami w domu i siedzieć tam całe życie. Czekaj, co ludzie powiedzą. Wiesz, no to, to właśnie to jest to, żeby przekuć sobie takie ludzkie opinie w motywację, tak? Mówisz, że nie, a to ja cię tu udowodnię, że tak, tak? A najgorsze jest, że ktoś się właśnie przejmuje jakimś klucza hejtem, teraz jak tam, wiesz, piszą sobie głupoty gdzieś tam ludzie i, i, i umniejszają czyjeś y, możliwości, to jest czysta ludzka zawiść, jest to normalne. A ty rób swoje i staraj się po prostu udowodnić, że nie mieli racji. Tak, Słuchaj, ale my już mamy prawie cztery. Ja już mam, nie wiem. Ja już też, też, też we... ja już mam od dwóch dni. Nie. No to to chyba... ty masz jakoś taką tak? Omnieć, tak? To, tak? To 22, że 23, się no to jestem A dwudziesty 23, no to wszystkiego najlepszego. <laughs> <laughs> ale odnośnie hejtu, to nie wiem, czy się orientujesz. Mhm. Wzrósł, yy, wzrosła tendencja do samobójstw młodych ludzi. Yy, na poziomie podstawowym i średnim, bo dawniej jak chodziłeś do szkoły, to wiadomo, tam był też hejt, taki wiesz, w szkole. W szkole ale dzisiaj no. wracasz do domu, znaczy oni wracają i ten hejt jest jeszcze w internecie, na tych wszystkich komunikatorach i niektórzy sobie z tym nie radzą. Mhm. I to też nie jest nagłaśniane. Dodatkowo <laughs> pandemia, która spowodowała, że ci młodzi ludzie wszyscy zamknęli w domu przed kąpem. No wyobraź sobie, siedzisz 6 godzin przed kąpem, nawet masz WF, jak ja widziałem WF mojej córki przed kąpem, to się, sorry, za głowę się złapałem i to on teraz od września, mhm. nieakceptowalne, siedzisz 7 godzin przed kąpem i jeszcze dostajesz wrzuty na Messengerze, Whatsappie, czy Bóg wie, co oni tam jeszcze mają. Śmieją się z siebie. Um. Ja, no to... jakie, może ja powiem, jakie jest no, rozwiązanie no właśnie, tak, trzeba masz, to tak. Ten i... No, tak dokładnie. i wyjść na dwór. A czy wiesz, no, trzeba, trzeba tak wierzyć w siebie, tak? No, to, co inni mówią, to jest, to jest ich sprawa, to są ich problemy. Ty rób się ze swoje, a im więcej potrafisz w życiu, więcej książek, więcej umiejętności, język, im lepiej tam w coś grasz, czy gorzej, też jakieś to może być na plus, tak. Bądź dumny z siebie i to jest najważniejsze. Nie? A to, co mówi tam jakiś inny kolega, czy, czy koleżanka, nie ma najmniejszego znaczenia. Ja bym się chciał przejmować hejtem o tym, co wy mnie o mnie pisali w gazetach, czy, czy wiesz, czy mówi już, nie mówię tam jakiś koleżanka, ale, ale wiesz, po jakichś słabszych meczach, jak to dziennikarze, czasami wymyślali już historie, historię. No i co z tego? To jest ja robię to, co robię, i to. Ale jest jest wymyślałem moja, bo... historię, żeby gazetę lepiej sprzedać. Dokładnie. Nie? Typu wiesz, pamiętam po przegranym meczu tutaj w Krakowie, jak graliśmy z Chorwacją, daliśmy ciała strasznie, jedna z przegraliśmy. No i następnego dnia pamiętam na Super ekspres, szmaciarze i tak dalej. Nie? No to wiesz, oh, no to grubo. Jest jak nie? Tak, ale wiesz, ale grubo, nie? no to... E, no i co? No i trudno, nie Nie ma to najmniejszego znaczenia, co o tobie ludzie mówią, ważne, co o tobie ty myślisz, a, a swoją wartość budujesz właśnie poprzez to, że, e, że coś robisz dodatkowego, typu właśnie, mówię, książki, jakieś zajęcie, inne sobie, znaleźć swoją pasję i tym się kierować. Jesteś zwolennikiem zdrowego trybu życia. <laughs> czym dla Ciebie jest to zdrowe prowadzenie? Yy, wiesz co? Czym jest zdrowe prowadzenie? Na pewno świadomym trzeba być tego, co jesz, tak? no bo mamy takie czasy, że w zasadzie to jedzenie jest w większości tragiczne i, i trzeba się pilnować, żeby nie przesadzać to z cukrem czy, czy z jakimiś innymi e-historiami. No to na, na to zwracam uwagę. Dodatkowo ja mam tam problemy swoje z nietolerancją laktozy, trochę gluten ograniczam i, i w ogóle jajek nie jem, także e, też to jakby się sprowadza do tego, że muszę kombinować i patrzeć, co, co zawiera produkt. E, no plus dbam o siebie, tak? Lato, rower, bieganie, siłownia, tenis na, na mega amatorskim poziomie, ale, ale robię coś, tak? E, mam z tego przyjemność i... Mam mu siebie o to, żeby. Piłkarz, no pogratuluję. Piłkę no już nie. Tylko z synem, wiesz? On tam, on tam, mam trzy lata syna. On rzuca, rzuca jakieś tam gole, ja łapię i się ciągle pyta, a to tak rzucałeś, to tak rzucałeś. Ja wiem, tak synu, tak. Także wiesz, no. Nie, no teraz jest czas na to, żeby rzeczywiście tam na, na spokojnie. Ale co to już piłka tak faktycznie bokami ci wyszła, że już... E, wiesz co, no piłka na do siebie, że nie weźmiesz kolegi z boku i ty chodź sobie, pogramy, porzucamy, ty staj na bramce, ja cię będę rzucał. No, czy Sławka Szmala, no mógłbym, tak? No ale to... Ten bark, jeżeli nie pracuje regularnie i nie jest jakby przystosowany do tego, żeby to piłko rzucić, no to u mnie 4-5 rzutów i, i rzeczywiście tak boli. spina boli, że, że to jest. Czy podejrzewam, że to jest tak, jak tak. Że się rzuca piłeczką balantową tak. kamy bo kamykami Wyeks nie? Też... Wyeksploatowany bark, te, te mieście są gdzieś tam po prostu tak e, już e, mają swoje zużycie, że, że raz się spinają, kiedy, kiedy mocniej je naciągnie. Wygląda mi na to też, z tego, co tam wyczytałem, że się publicznie angażujesz w kierunku uświadamiania ludzi i rodziców o współczesnych zagrożeniach, zwłaszcza dla najmłodszych. Ym, współczesne zagrożenia? Wiesz co, no gdzieś tam, jeżeli jestem o to pytany, no to oczywiście mówię tak, żeby... Yy, Ale czy aż tak? Może nie, po prostu nie, nie jestem jakimś tam takim autorytetem czy osobą, która by na ten temat yy, może więcej wiedziała. No ale ciągle powtarzam, że jeżeli to dziecko małe zostawimy, tam młode, samemu sobie, no to sobie znajdzie rozrywkę w internecie wśród swoich kolegów, a, a tam głupich pomysłów nie brakuje, tak? Także jeżeli my nie poświęcimy czasu jemu, no to poświęci ktoś inny i rzeczywiście sprowadzi na złą drogę. No tutaj mówię, to musi być równowaga zachowana w tych czasach między właśnie pracą, a, a poświęceniem się dla swojego dziecka, znalezieniem czasu dla niego i nie przegraniem tego czasu, który mamy z tym dzieckiem, tak? bo jeżeli nie zwiążemy się jakimś tam fajnym kontaktem, no to za parę lat dziecko wejdzie do szkoły, do studia i, i w zasadzie nie będziemy mieli kontaktu większego z nim. A powiedz mi, jak się odnajdywałeś albo odnajdujesz w pandemii? Ze swoimi interesami, ze swoimi sportowymi projektami edukacyjnymi oberwałeś jak tak, większość, oczywiście. czy miękkie przejście było? Nie, no oczywiście, że tak, wiesz, no to się wszystko ciężko gdzieś tam przechodzi, mam jakieś tam parę działalności, to była chociażby restauracja, która, która mógł, gdzieś tam musieliśmy kryć stratę, jaka, jaka była ludzi. Utrzymywaliśmy, żeby oczywiście nie tracić załogi i potem wystartować normalnie. Inne, inne jakieś biznesy zacząłem przed pandemią i też to się dużo dłużej rozkręca. Także swoje problemy mam. Nie jest to tak, oczywiście, że, że, że nie ma ich. Cały czas się z tym mierzę, no, ale mówię, no, czasami człowiek się budzi w nocy i wkurzony nie może spać, ale generalnie doceniam. Tak jak mówiliśmy, też to, co mam. Tak? Jest mnóstwo problemów na świecie. Ja się cieszę z tego, że, że jestem swoimi dziećmi, mam dla nich czas, są zdrowe, ja jestem zdrowy. I to trzeba docenić, bo to nie jest dane na, na wieczność i my też nie będziemy całe życie. Trzeba docenić to, co, co się ma. Problemy będą zawsze. Dokładnie tak. Wróćmy na chwilę do kariery sportowej, nie? bo czy ty zauważyłeś już, że jak osiągnęliście sukces, zarówno tutaj w kraju, czy tam jak grałeś w lidze, że jak już był sukces, a za sukcesem, wiadomo, zawsze idzie kasa, że był ten motyw taki, że no nie wszyscy potrafili to uźwignąć, nie, no wiesz, dużo kasa, ktoś został... Zmieniają się priorytety. nie Jak zaczynasz i jesteś, można powiedzieć, no jesteś powiedzmy no biednym człowiekiem, walczysz o to, żeby gdzieś tam kupić jakieś później, miejsce, żeby się po prostu, żeby zadbać o podstawowe warunki bytowe. Czyli to jest Dzień. mieć gdzie spać, mieć gdzie mieszkać, mieć co zjeść, nie wiem, mieć jakiś tam samochód i tak dalej, zrobisz to bez żadnych kredytów i tak dalej. Czy jak zauważyłeś, i zarówno tutaj w kraju, u swoich u kolegów z klubu, tutaj czy tam gdzieś w Niemczech, czy było tak zwane rozprężenie i trzeba było jakichś dodatkowych bodźców motywacyjnych, że. No bo wiesz, no, jest kwacet, już tam. Ta, męczy tylko... się już tam paręnaście lat, i mówi Karol, no mi się już nie chce grać. Nie? Ja to robię dla kasy, mhm. ale już nie mam tego zapału i tej ikry, co nie wiem, powiedzmy tam 10 lat temu, kiedy nic nie miałem. Nie? Już jak gdyby mój cel został osiągnięty, bo już dos gram, gdzie gram, nie ma więcej ambicji. O, zarobiłem, ile zarobiłem. Mhm. Odchodzę. Albo odchodzę, albo gram po prostu, żeby tylko, że szczególnie Tylko, nie? że u nas jakby jako piłkarze ręcznych nie było czegoś takiego, że nagle się pojawiła wielka kasa po zdobyciu medali czy coś. Jeżeli chodzi o reprezentację, tak naprawdę nie mieliśmy nic poza jakichś, na większym, takim kieszon, większym kieszonkowym dosłownie. Rzuc Możemy powiedzieć, jakie to? Jakieś chociaż widełki, jaki Zwrot zakres? Zwrot kosztów przejazdu z drugą klasą pociągu to było przez tam najbliższych parę lat w kadrze. Oto znaczy za to graliśmy, tylko przyjedź i, i jesteś, tak? To było już fajnie nie było a, żadnej wypłaty ani nic? Nie, później myśmy zdobyli pierwszy medal w mistrzostwo Świata. W zasadzie nie mieliśmy żadnych premii ustalonych wiesz, przed tym turniejem, jeżeli chodzi o, o jakiekolwiek medal, bo nikt nie zakładał, że będzie medal. Także dopiero nam związek nam wypłacił, ale to dosłownie na cały zespół no, wyszło może tam po parę tysięcy złotych, tak? dosłownie 7-8 tysięcy złotych. Jednorazowo? Tak, jednorazowo coś takiego dostaliśmy, no i mieliśmy potem stypendium olimpijskie, tak, bo to było przed tym, wiesz, zostałeś zakwalifikowany do do tego do Olimpiady w Pekinie. Tam dostałeś jakieś właśnie ze 4000 chyba miesięcznie takie wypłaty. Coś takiego jest, nie jak, jako Olimpijczyk. No i potem jak, jak po olimpiada się kończy, musisz potwierdzić, znowu wynik, jak masz medal, no to znowu możesz coś tam do jakiejś, jakąś liczyć tą. Jakąś, 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 jak się nazywa, stypendium sportowe. Do tego typu rzeczy, tak? No to powiedz mi, to jak tych chłopaków Motywować. dzisiaj można zmotywować? Jak wtedy znaczy, była taka wiem, kicha? No teraz, teraz tam jest, jakby, jeżeli chodzi o kadrę, podobnie, ale nigdy nie kadra i granie z orzełkiem na piersinie nie motywało to pieniądze. Tak? No to był cel sam w sobie, żeby pojechać, zagrać mistrzostwa czy na olimpiady, zdobyć medal, zapisać się w historii piłki ręcznej, jako, wiesz, jako człowiek, który to osiągnął. I to był cel, tak? A dwa takim celem też myślę, że bardzo ważnym było to, że jedziesz na kadrę, spotykasz się z ekipą 15 chłopaków, gdzie masz pięciu super przyjaciół. I tak mówię, czasami idziesz na drinka, czasami wiesz, jest fajnie, luźno, siedzisz na korytarzu, gadasz o głupotach, a potem przychodzą mistrzostwa czy mecz i, i, i gramy razem. Nie? To była z tego radość. No, pieniądze zarabialiśmy w klubach, tak? Ja grałem w Niemczech przez 8 lat, w Polsce. Tam się udało odłożyć powiedzmy na jakieś parę nieruchomości. No i w zasadzie te nieruchomości są podstawą, jakby takiego zabezpieczenia emerytury sportowej. Także to, nie? Także tutaj wiesz, to nie, nie było, nie było rozprężenia. Nie, nie, nie było, to bo to mówię, to jakby nie, ten, nie ta skala jakby popularności i sukcesu. Nie? No właśnie, a teraz jakby to taką analogię na nasze społeczeństwo, które przez te 30 lat i my sami, bo jesteśmy z tego pokolenia, no gdzie była nędza mhm. w tych, powiedzmy, tam latach 90., początek 2000. -tycznego. No w końcu coś osiągnęliśmy, coś tam zarobiliśmy, mamy te warunki bytowe i tak dalej. I jest teraz takie rozprężenie społeczne. Nie, mhm. nie ma komu grać, nie ma komu do roboty przyjść. Ciężko, ciężko ze spawaczem, znaczy, ciężko tak, z koparkowym co, no. na ogród. Ciężko kogoś, żeby ci płytki ułożył w domu. Trzeba czekać na terminy, bo sami specjaliści nie tani. Dokładnie. No mamy wiesz, tak jak powiedziałeś sam wcześniej, mamy armię magistrów. E, umiejętności, tak, umiejętności ma większość ludzi, no, jeżeli chodzi o właśnie takie prace podstawowe, słabe. No, teraz jest dokładnie, być lepiej stolarzem, hydraulikiem czy, czy, czy jakimś innym dekarzem niż, niż magistrem ekonomii czy innymi rzeczami, tak. E, no cóż, no, mam nadzieję, że, że ten kraj no, pójdzie w dobrym kierunku i rzeczywiście ludzie wiesz, zaczną też doceniać takie, takie proste zawody. I, w tym się kształcić. No. Tutaj nie mamy jakiejś wiesz, wielkiej, wielkiej filozofii co do tego. No. Dobra. Czy charyzma sportowca czerpie się głównie z prezentowanych umiejętności czy z wrodzonych predyspozycji mentalnych? Wiesz co, na pewno charakter kształtuje się latami. Tak? To nie jest tak, że, że nagle zaczynasz grać w wieku 20-25 lat masz charakter taki mistrzowski, czyli ten, który motywuje Cię do tego, żeby rzeczywiście ciągle mieć swoje pokorę i chcieć być coraz lepszym, tak, no bo ustalmy, są dwa typy ludzi, jeden typ, który mówi, że ciągle się nie da, ciągle ku, ja wszyscy mają lepiej, a ja mam gorzej, bo oni mają układy, a ja nie, a drugi charakter no to ten, który rzeczywiście zawsze nawet po sukcesie mówi, no mogłem zrobić to lepiej, tak, wygraliśmy, ale mogło być lepiej, przegrałem, no to potrenuję więcej, będzie lepiej, tak? no i teraz jest właśnie sprawa żeby w sobie, w swoim ubie e, wytworzyć e, taką mentalność, która zawsze będzie nas pchała w kierunku rozwoju, tak? E, ja, jako młody człowiek, no tak jak mówię, no, byłem trochę motywowany ojcem, e, pracami, jakie wykonywałem jako młody człowiek, czyli no, w ogrodzie, e, gdzieś tam przez cały tydzień człowiek za zbierał gałązkę, są parę złotych i nieważne było to, że, że to jest tylko parę złotych, ale ważne było, żeby coś zacząłem, coś skończyć, tak? E, typu kopanie grobów na cmentarzu, pomocnik e, Pomocnik murarza na budowie Kupałeś wieku. groby? Kopałem groby. Bo ile, bo, taki, ile czasu zajmuje wykopanie grobu? Nie wiem, ale wykop dół wielkości, wiem, chyba dwa na trzy, wiesz, prostokąt i głęboko jest dwa metry, no to jest wiesz, jedną łopatą, to jest tydzień kopania. Kurwa. Ale jaki trening na kardiołopacie? Tak, miałem tam ze 13 czy 14 lat, no to jest mega, <noise> mega dobra robota, mega ciężka, ale wiesz, ale to kształtowało właśnie charakter. Ale tak? było zrobisz przynajmniej. Dokładnie, wiesz, no i potem człowiek wiesz, był jakby do sportu gotowy. I nie dał kontuzji, całe życie w zasadzie poza tam jedną, i, i wiesz, i bursz, okej. Okay. Ale to jest właśnie to, że coś zacząłeś, się ciężko skończyć to, tak? Nie poddawaj się. No i to mi zawsze mama, bo mama i ojciec powtarzali, tak? że tak jak z tym ogrodem, gdzie facet mówi: wszedł e, do człowieka, miał ogród, mówi: Tutaj jest gałązek, tam będzie leżało trochę, wziąłbyś go pozbierał, tam zapłacić nie tam parę złotych. No i myślałem, że to ogarnę w trzy godziny, tak? A było tego tyle, że to był tydzień roboty. I przychodzę, mam, mówię, tym, mam, oszukał mnie, mówię, to jest tydzień pracy, zapłacił mi jedną dniówkę, nie? Ale matka mówi: synu, powiedziałeś, zobaczyłaś się, powiedziałeś, to skończ, tak? Nieważne, ile ważne, żeby to słowa. No i to były takie lekcje, gdzie rzeczywiście wiesz, gdzie rzeczywiście później w życiu nie patrzyłem, jakby za ile, tylko patrzyłem, żeby to zrobić dobrze, nie? Usłyszałem od trenerów, tak jak mówiliśmy, że nie nadajesz. Matka powiedziała mi, no to im udowodni, że nie mieli racji, tak? No to się człowiek zawziął i robił jeszcze więcej, żeby rzeczywiście im udowodnić, że nie mieli racji. Nie? Także no, no to są takie elementy, małe, małe jakby małe rzeczy, które, które budują nas od środka. Nie? I, potem, tak, I potem siedzisz tam gdzieś sobie w domu, i, i wiesz, i słyszysz, tak, no, każdy ma takie dwa głosy w głowie, tak ja to powtarzam w swoich wystąpieniach, że jeden ci mówi, chyba, nie dasz rady, a drugi, no to jeszcze zobaczymy, tak? I wtedy wiesz, im więcej się przełamujesz i robisz coś, no to wtedy, tym mocniejszy jesteś w środku. Tak? Też jak robiłem swoje wystąpienia na początku, te motywacyjne, e, opowiadałem o swojej historii, pojechałem do Rzeszowa na pierwszy wykład, 500 osób na hali e, i wiesz, no i ja z tematem tam jakimś swoim, nie? Przys ja nie poskładam do kupy, zacznę, wiesz, gadać głupoty, e, pogubię się w tym, mówię, po co mi to, nie? No ale mówię, dobra, wyjdę, zobaczymy, jak to będzie. Nie? No i wyszedłem raz, drugi, trzeci, nabrałeś pewności i zdobyłem nową umiejętność, która rzeczywiście się w życiu fajnie przydaje i wiesz, jest to, jest to na plus. Nie? Także mówię, no, często warto robić takie rzeczy nowe, warto siebie budować, warto e, przełamywać siebie i, i to, jest, to jest potem w życiu skutkuje jakimiś profitami. Ale z tego wniosku że ty miałeś że twoimi kołczami życia, to w zasadzie byli twoi rodzice no wiesz co? Że, no, 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 żelazny, no, żelazna psychika, tak, no, no, mama, tata. Tak, wiesz? Jak przecież nie było miękko, nie? Miesiąc, jak... Tak, Miesiąc pracy na budowie, zarobiłem, pamiętam, 400 zł, z czego 200 zł kupiłem sobie buty, a 200 zł zapłaciłem za obóz. Nie? I pojechałem na obóz na tydzień sportowy i wiesz, i to takie było, chcesz, no to sobie, to sobie no. zarób, tak? Tutaj nikt nie, nie dał mi, jakby mama nie ciągnęła z portfela i powiedziała, masz jedź. Nie? Także no to mnóstwo takich przykładów i. I wiesz, i no, ty się w no, ja zasadzie. I teraz jest pytanie, no. drogi Karolu, bo no. mamy dzieci, czy. Jak ty dzieci chowujesz? Czy my też tak byśmy zrobili? Albo myśmy, my, my czy tak zrobimy, bo mamy małe dzieci. No, dokładnie, no są no, dzieci. Bo ja to mam małe. teraz. Na no, no, konie zabierzesz, no, Nie zabierzesz. <laughs> tak, nie kupisz e, tego, no. tamtego. Tak, no ale tutaj. No i czy z tego no. będzie. Czy, czy, z tego, czy to jest jak gdyby kuźnia charakterów, nie? Mhm. Czy tak trzeba? Bo, bo, bo ja nie wiem, ja to, możemy mieć pretensje do naszych rodziców, ale ja mam takie wrażenie, takie że, że, że to były takie czasy i tak się wychowało dzieci, po prostu. Wtedy po prostu mama nie miała, tak? I co cię miała powiedzieć? No, Słuchaj, no nie ma i co? Dam tobie, to nie kupię za tydzień chleba, tak? No mam nadzieję, że jakby moim dziecku tłumaczę cały czas, tak? Docenia to, co masz. Nie wiem, siada samochodu, śnieg, był na butach. Mówię, tego samochodu nikt mi nie da za darmo. Mówię, szanuj to, co mamy, tak? Chodzi o to, żeby ten dzieciak też doceniał to, co... To, co mamy, tak, żeby nie było tak, że, 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 przyszło, stało, łatwo. że przyszło łatwo, stało dane, i tak dalej. Tak? Ojciec musiał na to pracować, doceń to, co masz, i tak dalej. No, nie wiem, no, mam nadzieję, że, że gdzieś tam w tych głowach się tak to im poukłada, że rzeczywiście będą chciały się rozwijać, będą chciały, jakby, wiesz, nie mówię, żeby od życia więcej, tak, więcej kupować. Nie, właśnie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby, żeby chciały przydać książkę, chciały iść na trening, chciały coś ze sobą zrobić pozytywnego na tyle były odważne w życiu, żeby, żeby to życie było dla nich łatwe i przyjemne. Jest tutaj dużo pytań o piłkę z komentarzy. Mhm. Jest tutaj pytanie, dlaczego nie zostałeś trenerem? I czy chciałbyś nim zostać w ogóle? I ilu chłopaków z drużyny w ogóle prowadzi treningi? Czy jest trenerami, gdzieś jakoś się udziela i tak dalej? Ja rozumiem, że to po prostu po tylu latach zażynania się, ma prawo wyjść z człowiekami bokiem, bo, bo mi też tak. coś to wychodzi, nie zwłaszcza przez kontuzję i inne urazy. No. Wiesz co, na początku dlaczego nie? Dlatego, że bycie trenerem to znowu wieczór na hali, weekend w autokarze albo na Hali, a ja mam małe dzieci, które tego wiecz wieczorem chcę być z nimi, weekend sobie z nimi. tak? To jest jeden, jeden punkt. Dwa. Rynek pracy trenerów w Polsce jest bardzo wąski. Tak? Jeżeli chcesz być trenerem w zespole, powiedzmy, jakimś tam pierwszoligowym, drugoligowym, no to jest zespół naprawdę parę. Żeby, żeby coś było do prowadzenia. Bardzo, bardzo mało. Moi koledzy z zespołu tego, w którym graliśmy w kadrze, w większości dużej, 90% jest trenerami, także oni tam już są na stanowiskach czy w szkołach w czy sportowego, czy w klubach, prowadzą zespoły, pracują przy, przy sporcie, także myślę, że, że to wystarczy. A ja po prostu no, uznałem, że, że zrobię coś innego. Nie? Między innymi te wystąpienia, między innymi jakieś swoje działalności, to, to jakby mi wystarczy. Jak być takim tytanem, jak pan Karol. Tytanem? Nie wiem, czy jestem tytanem. Po prostu życie, tak. No, są problemy, jest, wiesz, jest ich mnóstwo no i mam zrobić. Też czasami jestem na to wkurzony, że, że po prostu, że, 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 że tak jest ani inaczej, ani lżej. No, ale nie ma lekko, trzeba po prostu stać i sobie z tym radzić. Już, nie? Jak to się mówi, życie nie jest usłane różami. Jak to jest tak, albo jak to mówimy, to mówi mój też kolega. Lekkie wybory, ciężkie życie, tak? Trudne wybory, nie. Lekkie wybory, łatwe życie. A wybory, trudne, lekkie życie. Coś takiego, także. Trudne życie. Chyba. No, chodzi o to, że, że tak, że idziemy na łatwiznę, no, no to mamy trudne życie, tak? Że podejmujemy trudne wybory, to mamy życie lekkie. Czy nadal używa się kleju, do trzyma... do... żeby piłka lepiej się trzymała w dłoni? Tak, zdecydowanie tak, bez tego jednak ta, ta kontrola tej piłki byłaby utrudniona i... No ja zawsze miał, się miałem... Dobrze. Z Tomem akurat z tym motywem mam złe wspomnienie, bo <noise> zawsze była hala uwalona, jak ci piłkarze ręcznie kleje. Tak, tak, To się tam wszystko kleiło. Kleiło, no dokładnie tak jest, ale to ma do siebie piłkę ręczna i czasami, wiesz, miło się wspomniany zapach tego kleju. <noise> nie było to udurzające, to, ale... To by były albo ta czy co? Nie, na szczęście nie, żywica taka, wiesz, do, jak do drzew, do czegoś, nie. Pewnie pamiętam kiedyś, dawno dawno temu, to był stricte taki właśnie klej, którym się smarowało drzewka, wiesz, z Czech takiej przywozili i to się używało do piłki. Później, już po paru latach, zaczęli robić taki typowy właśnie klej do, do piłki ręcznej. I były dwa rodzaje. Jeden, który zrywało puczki palców, jak a drugi trochę łagodniejszy, nie? czyli supergluff i inne. Także, także. ci kogoś w autobusie, albo gdzieś na jakiejś zielonej nocy? Albo... Nie, nie, aż tak <laughs> chyba nie. Czy noszenie gogli podczas gry mocno utrudniało rozgrywkę? Tak. Czy na przykład gogle nie parowały? Parowały, były brudzone klejem, wiesz, kapesk, to, to leciało ci z włosów, z czoła, pot na to zalewało. No albo po prostu kiedy miałem te jeszcze model gogli, no to one miały taką grubą ramę, że w zasadzie to było mocno jakby już komplikujące całą grę. Dopiero później kupiłem i dostałem taki lepsze. Tutaj jest, muszę przeczytać całość, bo. Mhm. Gość pisze, cześć Karol, na początku chciałbym ci podziękować za te wszystkie emocje, podłzy i stracone zdrowie, za wszystko co poświęciłeś się, ale o tym można napisać książkę i tutaj pytanie, czy jest szansa postawić jeszcze na tak mocny zespół jak za czasów pana Wenty? Czy taki zespół mocny zbudujemy? No Myślę, że tylko wtedy, kiedy pojawi się mnóstwo takich naprawdę talentów i, i ta piłka ręczna będzie miała, ten trener reprezentacji będzie miał z czego wybrać i zbuduje fajny zespół. No, ale tak jak na początku, e, ogrom pracy na pierwszej linii tych wf istów którzy wyłowią talenty i dadzą je gdzieś tam, puszczą dalej w świat. E, jest to możliwe. Mamy 38 milionowy kraj i mamy pewnie mnóstwo talentów do piłki ręcznej każdego w każdym roczniku, tylko kwestia, żeby dać im szansę pchnąć ich w od odpowiednim kierunku. Nie? Ja też przecież nigdy bym nie gra w piłkarze, nie miał ludzi, którzy, którzy mnie pomogli w tym kierunku. A co z tymi gościami, bo tutaj też jest pytanie, którzy rozjechali się po tych zagranicznych klubach, tam grają, zarabiają, czy ciężko jest ich zmotywować do tego, żeby jakiś taki zespół stworzyć? Czy? Ale nie mamy nie za granicą ma. za dużo ludzi teraz. Mamy Czyli nie ma w, trzech... w ogóle z czego skompletować. Nie, tego no, w tych najlepszych zespołach ligowych, w tych najlepszych zespołach europejskich teraz nie mamy zagranicą Polaków, mamy tutaj WiWE. Reprezentantów ze trzech, jeżeli o to chodzi. Oni rzeczywiście fajnie grają. No, a reszta zespołu jest budowana na zawodnikach z Płocka, no, tam też jest jakość ze dwóch, trzech. No i im dalej gdzieś tam niższy zespół widzę, no to tym ci zawodnicy są coraz słabsi, niestety, no i, no i ta jakość tego zespołu nie jest za mocna. Kiedy my graliśmy w kadrze, w zasadzie 16-17 grało za granicą, mieliśmy codziennie rywalizowaliśmy z najlepszymi zawodnikami, i później przychodziły mistrzostwa, to byłeś gotowy na to, że, że bijesz się z tymi najlepszymi, i to cię nie przerażało. A jeżeli grasz w polskie lidze i codziennie tam rywalizujesz na, na niższym poziomie, nagle wychodzisz na mistrzostwa i dostajesz zespół niemiecki, czy, czy francuski czy inny, to jesteś w szoku, że, że tak można szybko grać w piłkę. Nie? No i w ogóle wygląda sytuacja właśnie w Niemczech, we Francji i tak dalej, oni też mają takie niedobory, bo teraz. Nie. Rozmawiałem... W Polsce masz chyba 30 parę tysięcy osób, którzy grają w piłkę ręczną. W Niemczech, we Francji chyba jest najwięcej, tam jest, nie wiem, pół miliona albo coś takiego, czyli jest e, duża, duża przepaść, jeżeli chodzi o wiesz. Taki mówię o samych licencjach, tak? Eee, także no to jest, tu jest, chodzi o ilość. Chodzi o ilość, o materiał ludzki, jaki mamy, to wszystko. No. no dobrze, a tutaj jest też pytanie, co Polski Związek Piłki Rocznej robi w kierunku popularyzacji. Wiesz co, teraz tej dyscypliny. jest Sławek Szmal, który jest wiceprezesem, i rzeczywiście tam on ma projekt taki, żeby, żeby budować no, piłkę od podstaw, bo od tego trzeba zacząć. A jeżeli rzeczywiście to stworzy, a, a wiesz, a stworzy tych szkółek tam mnóstwo i to wszystko będzie szło dalej, 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 no to, to wypłynie to za jakiś czas, nie? Ale to, to jest kwestia lat. To się nie. nie a kto będzie się. finansował takie projekty? To Polski Związek. Ministerstwo, no, ministerstwo, ministerstwo, ministerstwo Sportu, PGNG jest sponsorem cały czas prezentacji, no na to na to muszą mieć pieniądze. To jest przy, przy współpracy z gminami, z miastami i tak dalej, no to gdzieś to musi być wszystko razem tak poukładane, że że, że na to pieniądze będą, tylko mówię, kwestia dobrze ich wydania. O to jest jakiś model zaczerpnięty właśnie z takiej Francji, czy z Niemiec, czy jest Z jest Sławek gdzieś tam, mówię, to on się bardziej opiera na Niemczech, bo tam spędził dużo lat i, i ma doświadczenie, że o to chodzi. Mówię, pieniądze, pieniądze są kwestia dobrego systemu. Na to wszystko wygląda i, i rzeczywiście oni tam, powiedzmy, mają ciągłość wyników. Nie? Tu jest kwestia. I w siatkówce zrobienia. ktoś też zrobi jakąś rewolucję. No I i... Tak, ilość. Oni mają mnóstwo szkółek przy szkołach, właśnie gdzie te, tych dzieciaków dużo się świadkową gra. No i te SMS-y później wyławiają najlepszych i, i to wszystko gdzieś tam jest pchane dalej. a tutaj u nas w piłce ręcznej, no, 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 no praca, praca. Te dzieciaki muszą nie siedzieć w domu, ale ciągle grać, bawić się w wieku. A, a jakby może Sławek założył y, piłkę ręczną, y, gra e-sport. No. byłoby co z tego? Myślę, że tak, ale to wiesz. No, ale czy wiesz, ustawka na kąpię, a później nie, ustawka w nie to? Jesteś, nie jesteśmy tego fanami, ja nie jestem. Nie, no mówię, to jest... To jest e... Dzieciaki muszą grać wszędzie w piłkę ręczną, nożną, każdy jeden sport. Najlepiej, żeby zaczynały chyba od takich sportów ogólnorozwojowych w wieku tych pięciu lat. I wtedy miałbym materiał na wszystko, tak? A jak te dzieciaki siedzą od, od, przed telewizorem od wieku trzech do dziesięciu? No to, to później dostajesz takiego klucha, który, wiesz, ciepłego, który chciałby w coś grać, ale ma dwie lewe ręce i nawet nie potrafi biegać, nie? No to niestety to jest, to jest problem, nie? Co z, Dlaczego piłka ręczna nie jest tak popularna jak piłka nożna, ale to... No to jest kwestia... Czy znaczy, w ogóle historycznie piłka ręczna jest młodszą dyscypliną? Na pewno, po, na pewno tak, podobnie. ale piłka ręczna w Niemczech jest na drugim miejscu, tak, jeżeli chodzi o popularność. A to jest wszystko kwestia mediów, które kreują popularność dyscypliny, no. Stąd się to bierze tak? z ilości ośrodków, które, które te, w których ta piłka ręczna jest. Także jest to możliwe. Kwestia no znowu też pracy związku, współpracy z mediami, kreowania tych najlepszych zawodników, pokazywania tego sportu w telewizji. To tak ze wszystkim. tak? Wszystko da się wypromować. I szczachy wypromujesz, wypromujesz, i rugby. i a czy wszystko. też wynik, jest łatwiej. No oczywiście, że tak. Reprezentacja jest jakby takim motorem napędowym, a to już mieliśmy i to za tym nie poszło. Także teraz no, imprezy, szkoły, turnieje, ta, ta młodzież musi mieć wiesz, zajęcie w postaci właśnie takich czywalizacji, i to nakręca, nakręca jakby. Jakie to, moce sprawczy faktycznie może mieć właśnie, nie wiem, właśnie obecny prezes Sławek, Szymal na tym, żeby to faktycznie ruszyć. Nie? Bo no, dzisiaj, no, dzisiaj trochę mam takie, do... Jeszcze zakończę no. że, że, że dzisiaj, jak masz dobry produkt, to jest, to jest jedna sprawa, ale trzeba mieć jeszcze lepszy marketing, żeby ten produkt sprzedać. trzeba być Wiesz co? No, Przede wszystkim raz, że ma no troszkę inne podejście niż, niż ten związek miał wcześniej. Tak? No teraz on jest człowiekiem, który skończył niedawno karierę, ma doświadczenie, porównuje jakieś tam jakieś kontakty w Niemczech. To jak tam funkcjonowało, to wszystko jak to jest w Polsce poukładane. I świeżości takiego, takiego podejścia do sprawy brakowało całe lata związkowi, bo tego jakby nigdy nie było to robione. On jakby ma swój program, chce się przebić z tym dalej, już jest tam, wiem, że po rozmowach wstępnych i to wszystko będzie wdrażane. Jeżeli stworzy ilość tych dzieciaków grających tu kręczno, to rzeczywiście przyniesie to jakąś, jakąś, wiesz, jakąś jakość, ale jak? Po prostu trzeba jeździć, spotykać się. Z... Jeździć? Tak, jeżeli chodzi właśnie o tych prezydentów miast czy gmin. I to jest możliwe do zrobienia. Moim zdaniem przede wszystkim no, tacy powinni być na, jak gdyby na tym piedestale, czyli ludzie z doświadczeniem, w pierwszym, w pierwszym którzy, francie, którzy tak. byli kiedyś w tych okopach tak, tych i na własnej skórze to wszystko po prostu przeżyli. Nie? Tak, i dlatego mówię, no tylko tak jak powtarzaliśmy, jest też ten wiefista ważny, on musi dostać te parę złotych za te swoje godziny pracy więcej i wtedy będzie, będzie mu się chciało, tak? Dzięki za fa fantastyczną emocję, które dostarczałeś podczas swojej wielkiej gry. jesteś wielki. Yy. Czy profesjonalista w Polsce może spokojnie zarobić na życie? Mówimy o polskiej lidze. Jeżeli jest na tyle dobrze, że ktoś mu zapłaci takie pieniądze, które pozwolą mu gdzieś tam, wiesz, odłożyć coś na, na później, to tak, na to wszystko musi być jakoś. Tak? Yy. To, że jesteś profesjonalistą, a, a wiesz, a grasz na poziomie trzeciej ligi czy drugiej, no to niestety, ale to jest za mało. Um, profesora... Mamy jakieś w ogóle informacje i możemy podać ile, no, nie wiem, taki, no Średnio zarabia się w... w piłce ręcznej? Tak. Średnio? W Polsce. No czy wiesz, no to średnia będzie wyciągnięta z całej ligi, powiem szczerze nie wiem, ale, ale zakładam, że te ze trzy kluby w Polsce, te pierwsze gdzieś tam zawyżają tą średnią, ta reszta taka powiedzmy przeciętna, no to jest rzeczywiście tam powiedzmy, nie wiem, 4, 5, 6 tysięcy złotych. Takie te kluby, wiesz, od miejsca czwartego w dół. A jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, no to tam są kontrakty już w setkach tysięcy euro, nie w sensie jakichś zainteresowań zawodników. Czyli, czyli już tam całkiem nieźle jak na piłkę resztą. Milionowe kontrakty, to rzeczywiście tam może gdzieś się słyszałem, że, że w PSG saint Germain jakieś jak zawodnicy pojedynczy, pojedynczy mieli, roczne. Ale to, mówię, to nie jest sport, który, który zarobisz dziesiątki milionów i, i ustawisz się na, na całe życie. Ale pozwalać to powiedzmy gdzieś tam jakieś sobie... Zbudować z, po karierze parę nieruchomości, odłożyć parę złotych, coś z tego zrobić. Ale szału no. nie ma. Szału nie w kontekście ma. piłki nożnej. No, jeżeli co porównujemy, a to mówię wszystko też, no, no nie, to nie jest zupełnie inne, inne porównanie. Ale jest jeszcze inna wartość. No. Mhm. Nie wszyscy, przynajmniej tych, których ja poznam, są zblazowani. No, I nie zepsuć no tak. Po prostu. Nie? Bo tak, no, umówmy się, no, no, jednak pieniądz, pieniądz psuje człowieka. Nie, tak, no wieś, nie że, każdy potrafi udźwignąć. Mentalnie tak, dokładnie, każdy jest gotowy. Jeżeli ktoś dostaje 18 lat, ma 17, nagle go wiesz dotyka większa kasa, no to nagle, nagle głupieje. Tak? I później zamiast dalej chcieć więcej, zadowala się, ty? zadowala się tym, co, co, co ma i nie pracuje dalej. Dlatego wiesz, no, to ma też swoje dobre i złe strony. Tak jak mówisz, no, mentalnie trzeba na to być gotowym. Jakbyś spotkał dzisiaj młodego, dobrego sportowca, a nawet bardzo dobre, dobrego, to jaką dałbyś mu radę w kwestii rozwoju kariery? Pokora. To jest myślę, że taki klucz do tego, żeby, żeby być świadomy swojej doskonałości i ciągle pracować nad sobą. Tak? Bo jeżeli młody człowiek zagra jeden dobry sezon, jeden dobry mecz i nagle już jest królem swojego podwórka i on się już uważa, że, że wszystko wie i jest najlepszy, przestaje nad sobą pracować i, i traci jakby pęd do tego, żeby być coraz lepszym i jest po nim. Dlatego, dlatego no, pokoram się z takim kluczem do tego, żeby ciągle być e, świadomym tego, że musimy się rozwijać. Jak rozwijać niszowe sporty w Polsce? Czy potrzebujemy takich małyszów, by społeczeństwo zaskoczyło? Myślę, że no, każdy sport jest, jest wiesz, dobry i, i potrzebny. tak. No, czy, jeżeli tylko będzie piłka nożna... No to też nie będzie chyba za ciekawie, tak? No jest mnóstwo, mnóstwo innych fajnych sportów. Ja myślę, że my potrzebujemy po prostu społeczeństwa, które będzie aktywne, tak? I czy to Wiadomo. będą. Dokładnie. Czy oni tylko będą biegać, czy będą, wiesz, uprawiać judo, czy, czy jakieś inne sporty? Nieważne, co. Ważne, żeby oni nie siedzieli w domu, ale żebyś miała w parkach, na boiskach, wszędzie dzieciaków, z, czy, czy ludzi starszych, którzy zajmują się sportem na rowerach. Takiego kraju bym chciał i wiesz, i takich, takich ludzi wokoło i rzeczywiście to będzie, wiesz, bardziej, bardziej, będą bardziej uśmiechnięci, bardziej wyluzowani, mniej mniej wiesz, rozgoryczeni, to już jest naprawdę na plus. Ja do niedawna jeszcze no, trochę szydziłem z rowerów elektrycznych, ale w zasadzie dużo ludzi się zaraziło rowerami i z elektryków, czy przysiadali na normalne, bo mhm. wreszcie. No, jakiś, jakiegoś fanu do, doznali z tego, że, że na rowerze może być fajnie. Nie? I jak się rozpedałowali na tych elektrykach, to później się z i no, jest, jest jakaś moda na ruch powoli zaczyna być. No, tak, nie, no, myślę, że to jest na pewno fajne i jest fajny sposób na życie. No, jakąś radość z tego, z tego życia trzeba mieć, a sport mi się tam dużo, dużo daje. Tak Panie Karolu, ogromny szacunek dla Pana za cały okształt. Przechodząc do pytania. Za czasów Pana gry w Kadrze, Pan i reszta już przedstawiani byliście i tak zresztą wyglądaliście, jak mega zgrani ze sobą goście. Nie tylko sportowo, ale głównie personalnie i osobiście. Jak ludzie, którzy skoczą za sobą w ogień. Czy może Pan rzucić jakąś śmieszną anegdotę, jeśli nie samej integracji grupy, bo zakładam, że takie były, to może z, ze zgrupowania? No, ciężko to się przytoczyć na szybko. jakąś to może odnaczymy. skończę jak gdyby drugim. No. Czy, czy takie zżycie między wami uratowało wam kiedyś skórę, na przykład jakieś wyjścia na dyskotekę lub piwko i jakieś sytuacje podbramkowe, jakieś gdzieś, gdzie mordobicie wisiało na włosku, a do eskalacji konfliktu wystarczało wystarczy głośniejszy przelot muchy na przykład? Hmm. Nie, jeżeli o to chodzi, to nie mieliśmy żadnych takich walk. Nie było dyskotekowych potyczek? nie, bo ale wy jak generalnie jak... robicie, ja, bo ja, jak no. zanim żeśmy się poznali, to ja w ogóle nie wiedziałem, że piłkarze leczni to są takie konie, nie? W ogóle jakbyśmy się wtedy zobaczyli, to ja byłem w szoku. Tak, no, dlatego... Bo ja tak sobie myślę, że doskonale znam te mordki, ale że to takie byki, no to, to chyba dlatego nie było sytuacji no, podrąkowych. Dlatego, jak zawsze gdzieś wchodziliśmy, no to, no to był względny spokój i nikt się do nas nie czepiał, bo mieliśmy, tak jak mówisz, no, weszło dziesięciu, każdy nam około dwóch metrów, po 115, 120 krovagi było ok. Sportowcy inni gdzieś na nas rozpoznawali, tak jak my się poznaliśmy, czy, czy pamiętam też w Gdańsku nieraz jak jak gdzieś tam rugbyści z nimi się poznawaliśmy i też były fajne imprezy. Także nie mieliśmy problemów. Nie mieliśmy problemów, mieliśmy naprawdę zwartą grupę i, i nie robiliśmy my sami jakichś problemów, także, także było ok. Czyli nie mamy śmiesznej anegdotki. No nie było nic takiego, co by, wiesz, co, by, co mógłbym gdzieś tutaj przedstawić. Byliśmy względnie spokojni, no ale swoje jakieś tam integracje mieliśmy i rzeczywiście przeżyliśmy. No, no, Nieuniknione, wiesz, no, tak jak ten zawsze powtarzał, idziesz na maksa na meczu, na treningu, no to jak już się bawisz, na to jest czas, to też zrób to z klasą i porządnie, na maksa. Także wiesz, no. A który trener taki był? No, chociażby duszę nie? Trzeba też się umieć wyluzować i, i świętować, tak? Proszę bardzo pozdrowić Karola z Sandomierskich Gołębic. Niedaleko mojego domu rodzinnego, tak. No dobra, to jest takie pytanie, ale to w zasadzie, nie wiem, dlaczego piłka ręczna to jest dzieło przypadku, czy ty w którym no to... momencie postanowiłeś, że jednak będziesz piłkarzem my... ręcznym, a nie piłkarzem tak, nożnym? Tak, no tu jest rola mojego WF-isty Kijańskiego, który jakby w czwartej klasie uznał, że, no, że ja muszę grać w piłkę ręczną, tak, bo pamiętasz, mówiłeś o piłeczce, o piłeczce palantowej, no to mieliśmy test z taką piłeczką palantową, było boisko do piłki nożnej, hala i ogród. Stanęliśmy na, przed tym boiskiem do piłki nożnej, facet dał mi piłeczkę do piłeczkę palantową. Mówi, rzucaj. No To rzuciłem, przerzuciłem tą halę, piłka zginęła w ogrodzie. Nie? Także, wiesz, siła ręki tego rzutu była naturalna taka od początku, że uznał, że, że muszę tą piłkę jeszcze grać. No byłem szczupły, wysoki, już wyższy od swoich jakichś tam kruwiźników. No i tak się zaczęło. I on jakby stwierdził, że mam do tego talent nie? i mnie do tego przekonał. Który rywal na, na boisku dał Ci najbardziej w kość, nie licząc walczyć, i dlaczego? No, w Bundeslize było mnóstwo takich chłopaków w obronie, którzy rzeczywiście tam mieli za zadanie tylko jedno, utrudnić życie rozgrywającym. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, wychodził do ciebie twardy kontakt. A jaki to jest twardy kontakt? Tam jest jakiś łokieć, kolano, była dostawałeś coś? w żebra, czy, czy w klatę, czy gdzieś tam koło, koło twarzy i tak dalej, po prostu wiesz, ciosaj i... Albo pękałeś się, wycofowałeś, albo szedłeś dalej, dostawałeś kolejny Czyli i... co, to normalna buła, tak? Tak, 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 no a to wiesz, że no, też ja w obronie grałem i też miałem tam swoje jakby e... zagrywki. zagrywki typu, wiesz. No pierwsze 3, 3 4 minuty był to jest totalna wymiana e, takich ostrych ciosów, że wiesz, idą bomby i nieraz żebra były złamane, nieraz były nosy połamane e, i... No to co, to robisz jak sędzia, tego nie widzisz, czy jak? Wiesz, to tam była taka zasada, że w pierwszym czterech, trzech kontaktach daje tylko żółtą kartkę, nie? A jak grasz u siebie, to tak naprawdę wiesz, dużo więcej możesz. Nie? Także tam szło, no wiesz, wchodził między dwóch, no to łokieć w żebra, gdzieś tam drugi na, na, na twarz dochodził i to, to było takie... Tam jest inne granie niż, niż w Polsce, nie? Tam jest zupełnie inna, wiesz, inny ten, inne, dużo twardsze. Sędziowie dużo więcej pozwalają Także... No bazę masz do MMA, bo tutaj jest pytanie: nie, to... czy myślałeś o karierze w sportach walki? Czy chciałbyś już też nie, uczestniczyć w fightach? Już, już, już tyle, tyle czy zawalczyłbyś o znamianę kostrzewą na jakiejś gali dla cerebrytów? Tak, wiesz co nie, nie bo już tyle zdrowia straciłem, jeżeli chodzi o, o, o sport, że, że na pewno nie, nie walki. No, ale mówię, baza jest. Ty. Panie Karolu, dziękuję za wspaniałe emocje i wielokrotne zawały serca. Z kim ze starej drużyny utrzymuje Pan najlepszy kontakt? Z kim? No z Grześkiem Tkaczykiem, Majuszem Jurasikiem, wszystkim Lieskim, Sławkiem Szmalem. Także no, tutaj wszyscy wszyscy ci, którzy mieszkają w Kielcach, w zasadzie mamy Damian Wleklak, w zasadzie on w Gdańsku, ale mamy z chłopakami kontakt. Ktoś przyjeżdża do Kielca, jest jakaś kawka, jeżeli ktoś jest, mieszka w Kielcach, często spotykam się na jakichś kolacjach, chociażby ostatnio moje urodziny w sobotę, także... Także zawsze jest jakiś powód, żeby, żeby się spotkać i, i powspominać dawne, dawne czasy. Czyli stały skład? Tak, skład jest taki no fajny, wiesz. To już czas jest czas na to właśnie, żeby, żeby spędzić miło, spokojnie, Pożyć. dokładnie, Pożyć, powspominać no, no. i coś porobić. Dokładnie. Czy wybrałby pan, pan ponownie taką samą ścieżkę życiową, czyli drogę sportowca, czy chciałby pan sprawdzić się w innej dziedzinie? Hmm. Myślę, że trafiłem, jeżeli chodzi o jakby moje predyspozycje od tego, do tego do piłki ręcznej dobrze, tak? Bo do piłka nożna raczej nie, e, nie zrobił wielkiej kariery. Tak ten, mój tener powiedział pierwszy, że widział mnie w trzeciej lidze, ale, ale gdzieś wiesz, jak już pozbyłem wstępny medal, spotkałem faceta na ulicy i mówi Karol, no szkoda, że nie grasz tą piłkę nożną dalej. Przecież ja cię widziałem w trzeciej lidze, nie? żebyś tam sobie poradził. Także chyba raczej bym daleko nie zaszedł. Ehm, tenis też chyba nie, może gdy miał oczy zdrowe, ale, ale chyba nie. Także nie, no piłka ręczna to była takim trafionym, trafionym... Ale tak inna dziedzina, nie myślałeś o, o tym, żeby zostać tym grabarzem? przy to jest no to złota to, fucha. Tutaj w tych czasach wiesz, teraz to w ogóle, jest. W tych wiesz, czasach? No. Tak. no. Kopanie gro jest. No teraz może już byś miał koparkę, to już nie musiał wachlować łopatą, nie? No, wiesz, Chyba, że no, dla zdrowotności nie nie wiadomo, raz nie wiadomo, nie wiadomo, jakby to się mogło ułożyć. Hydrauliki i ten, no, wieczorem grabarz. No. Um, nie, no myślę, Robota że jak złoto. Robota, wiesz, zawsze byłaby. Ja, sport, sport, jeżeli chodzi o piłkę, to myślę, że, że okej. Okay. No a jakieś takie, nie wiem, nie wiem, historia, jakiś muzyk, czy jakieś takie. Tam, teraz jakieś takie hobby niesportowe nie, jest, jakieś? wiesz, co. Teraz chodzi, no to wiesz, no, tak, biznes to problemy, tak, także sobie zniknęliśmy. Ale jak, to też jest jakaś, jakaś forma, jest inna dziedzina życia, w której tak. musisz się odnaleźć też. Mam, nie? Dokładnie, no to, to prowadzę działalności, jak powiedziałem, tam mam jakieś swoje firmy, które, które, które się zajmuję, które ogarniam te na co dzień. Um, jak sobie z tym normalnie radzę, jak mówisz problemy, no to problemy są rzeczą naturalną i sobie z tym, z tym radzimy każdego dnia. Um, ale no, mówię, wiesz, ciężko było, jakby w wieku 15 lat, czy tam 14, jak miałem na że mieszkałem, żeby nagle mieć taką perspektywę, że coś będę robił, pojadę na studia. Na studiach pewnie było ciężko pojechać, bo ktoś na to musiał dać pieniądze, nie wiem, jakby to się wszystko ułożyło. Tak jak powiedziałem, planowałem być hydraulikiem i jakby to z moim ojcem, mówię, na budowie będę pracował, będzie jakoś to wszystko się układało ale dopiero gdzieś tam po krok po kroku piłka ręczna i, i ktoś mnie pchnął w innym kierunku. Także mówię, no rozumiem tych młodych ludzi, że mają się na swoje problemy, ale z mojego doświadczenia, jak już zdobyłem po tych 42 latach życia, wiem, że się się da, tak? Tylko trzeba, trzeba spróbować, trzeba się odważyć i, i jakby i wtedy wszystko możliwe. Mnie właśnie nauczyło ten sport, nauczył tego, że, że zaryzykuję, idź, spróbuję, pewnie się da. Wtedy, jak ja te 15 tego jeszcze nie widziałem do końca. No ciężko, żeby, wiesz, no to jest też chore, żeby, że się oczekuje od dzieci w takim wieku, żeby już wybrały drogę na życie, gdzie No tak nie, nie wiesz, to co by było. To, to jest nie? tak, daleka droga, ale mówię, dobrze mieć kogoś, kto cię pokieruje i dobrze jest słuchać ludzi, którzy są wokół nas, bo często, wiesz, jak to ktoś ci coś mówi, jak jesteś młody, ja mówię, a będzie mi tam gadał, nie ma racji, nie? a ja wiem lepiej. Właśnie nie. Często jest tak, że kiedy jesteś młodym człowiekiem, warto posłuchać swojego ojca, bo oni chcą na ciebie, czy matki chcą na ciebie dobrze, tak? Są tacy ludzie. A często po latach dopiero sobie uświadamiamy, że kurczę, no mieli rację, nie posłuchałem nie? Dlatego u mnie tak było, akurat się złożyło, że posłuchałem tego błęfisty, posłuchałem matki i rzeczywiście to wyszło mi na, na życiu na plusie. Tutaj pytający jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko i że do tej pory wspomina z sentymentem, jak nawet będąc na weselu wszyscy oglądali mistrzostwa i przeżywali niesamowite emocje. Co myślisz o naturalizacji zawodników piłce ręcznej, w szczególności aspekt Kataru? No, zbudowali swój zespół na jedną imprezę. Z dobolicami mistrzostwo świata i tak naprawdę. Czy, czy z tego medalu się cieszą, nie wiem? Chore czasy. Myślę, że tak. że Taki, taki, taki mieli projekt, który nie do końca chyba, chyba sami są sam z niego dumni. Myślę, że. No że... jak w ogóle jest taki stosunek do nas, bo była kiedyś taka. Afera Koperkowa, że jakiś stary, zasłużony Solidarnościowiec gdzieś tam oddał jakiś order prezydentowi za to, że jakiegoś tam Afrykańczyka dał mu obywatelstwo, bo stwierdził, że nie o taki naród walczył, żeby na 38 milionów Polaków nie było 11 mhm. do tego, żeby zagrać piłkę nożną. Wiesz co? No, no tak, jak powiedzieliśmy tutaj już parokrotnie, no mamy w swoim kraju mnóstwo talentów i i powinniśmy je wyławiać, a nie budować zespół na, na ludziach, którzy za zasadzie dużo nie mają wspólnego z naszym krajem. Um, także, także tak jest moje zdanie. Ja nie chcę tutaj wie, jakoś tak popadać jakiej skrajności, ale generalnie rzecz ujmując, no, no, budujmy na, na swojej młodzieży. No, Nawet na, na na swoje rzeczy dziecko. po imieniu, no, no jest na stylu, że, że powinno się znaleźć 11 no, i w ogóle do każdej no, dyscyplini mieć swojego reprezentanta, a nie Facet, i po trzech miesiącach nie umie słowa po polsku i jest obywatelem. No. no tak, tak to bywa. Ludzie, mówię, którzy no to... zostali zesłani gdzieś tam na Syberię, nie mogą obywatelstwa Wrócić. odzyskać po latach, a Ale to jest niestety no, wada naszego systemu, że nie kształcimy swoich, a szukamy gdzieś tam u kogoś. Nie? Także to. Ile taka piłka w locie? Jak rzucił Karol Bielecki, to i jaką prędkość miała? Wiesz co, tak naprawdę chyba już nawet nie wiem, bo teraz widzę te prędkości tych zawodników którzy rzucają po 140. Także. No że... 40 na godzinę. Tak, myślę, że moje wartości były gdzieś podobne. Nie? Jeżeli chodzi. Miałem jeden z silniejszych rzutów, jeżeli chodzi o tą, ten czas, w którym grają. No czy tu, tutaj jest pytanie, czy kiedyś niechcący, ktoś, jakiś bramkarz dostał taką pigułę i był knockout? Tak, no zdarzyło się. Trafiłem bramkarza jednego na treningu na kadrze nawet. No niefortunnie skrócił dystans i jakby zamknął, zamknął przestrzeń wolną. Trafiłem go w nos, złamany nos, padł. Wyłączony? Tak, zgasiło mu światło. No ale to no, moja wina, że go trafiłem, ale on się nie powinien tak zachować, żeby mi skrasać kąta. Wiesz, <laughs> nie wchodzi wsze, na linię ognia. Strzału, tak. Także, no nie strzał, no tak. Się ale się... taka rola bramkarza też Nie, nie z tego, tak, tak. Nie, na ogół jakby nie trafiałem bramkarzy w głowę. No, wielokrotnie na, na karnych rzucałem nad głową, bo wiesz, z przewyższenia takiego, że za kołnierz ta piłka wpadała. A, no, a tu się chyba raz czy może dwa w, w życiu zdarzyło, że trafiłem w twarz. Nie? Czyli pakiet 40. No tak. tak, myślę, że gdzieś takie prędkości były. Nie chciałbym takiej gały dostać. Bo... No. Słuchaj, jaka liga jest najlepsza pod kątem finansowym poziomem gry zorganizowania? No niemiecka, na pewno Niemiec, niemiecka liga jest jakby najbardziej taka widowiskowa najwięcej kibiców, najlepiej poukładana, jeżeli chodzi właśnie o takie zaplecze finansowe i organizacyjne, to i do Niemcy. Nie, czy zmieniłbyś obywatelstwo, aby grać w innej reprezentacji? Albo były jakieś takie nie. propozycje? Wiesz co, ja nie grałem w kadrze dla pieniędzy i nie zmieniałbym obywatelstwa, żeby grać w innej kadrze, bo ktoś mi coś zapłacił? Czy, czy tam, to jakby nie, nie, nie było. Czy były w ogóle cel... jakieś takie propozycje? Czy... Nie, nie, ja nie miałem, nie, jakby nie, nie, nie szukałem takich, takich rzeczy. Tego, co Katar tam wtedy budował, on to budował na, na, na ludziach tam właśnie, gdzieś tam z Jugosławii była i tak dalej tutaj chyba na no, żadnych takich ani Polakach, ani Niemcach, ani nikim. Czy masz w planie wydać jeszcze jakąś książkę? Myślę, że nie. Na jedną książkę mi namówili, czy na spisanie swoich jakby doświadczeń e, i tak dalej. No to, no to było, to się zdarzyło. Ale jakby nie mam ambicji na to, żeby pisać książki. Nawet jakąś motywację. <laughs> Wiesz co, no, to już jest napisane. No, to moją motywacją to jest ta moja historia, która, która, która jest tam opisana, także. No, nie będę więcej jakby, kolory, czy nie koloryzował, ale po prostu. Ee, no, 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 no nie, po prostu nie, po prostu nie. Jaki jest ulubiony zespół muzyczny pana Karola? Wiesz co, lubię Scorpionsów, e, lubię Pink Floydów troszkę, Lady Punk lubię także, no, takich troszkę starszych. Trochę, z, trochę z, starszych z, wykonawców, tak. Jakbyś miał y, wybierać nowego prezesa, to zostałby nim ten sam gość, który jest, czyli Sławek, czy wybrałbyś nowego? No ja mam nadzieję, że Sławek będzie prezesem związku i rzeczywiście będzie tym kierował jakby, na tyle mądrze, że ta piłka jeszcze się odrodzi. Jak z aktywnością fizyczną po zakończeniu kariery u pana Karola? No jestem jakby zmuszony do... Znaczy jest że jestem zmuszony. Lubię biegać, lubię robić siłownię, lubię się ruszać rower i, i tak dalej, tenis chociażby. Wszystko po to, dobrze czuć. A tak? kiedy go nie robię, to moja jakby yy, a energia życiowa tak spada, że, że staje się mułem i, wiesz, i ciężko mi się ruszyć z kanapy. A, a rzeczywiście, kiedy 3 razy w tygodniu się poruszam, coś sobie porobię w, na największych obrotach, no to, to mam chęć coś z dziećmi później, wiesz, yy, podziałać się. No, dzieci zabierają mocy. Hmm. Ale po to są w zasadzie. Dokładnie. Hmm. Jakbyś. Mając to całe doświadczenie, które zebrałeś przez całe to swoje życie z piłki ręcznej i w ogóle i, i, i miałbyś realny wpływ na to, co się w tym kraju dzieje, to od czego byś zaczął? Można powiedzieć, byłeś królem szczelców. Wiesz co? i, jednym, no, i, no i jest... Nagle zostałeś królem Polski i masz tutaj <laughs> różdżkę. Tak. I od czego jedziesz? Co masz robić? No. Trzeba by dużo, dużo posprzątać, no, dużo poukładać, uprościć. Wiesz co, no, no nie wiem, no tutaj naprawdę myślę, że, że zacząłbym od, od tych najmłodszych, żeby ich kształtować, jak mówimy, przez sport. Później uprościłbym podatki, bo to, co mamy, to też z tym gdzieś tam się borykam cały czas. Zmniejszył je. Co by zrobił z Zusem? Wiesz co, niech każdy dba. ale no, też musimy dbać o starszych, no, ale, ale to też musi być jakoś sposób bardziej. Przejrzysty, wszystko, wszystko musi funkcjonować. Nie wiem, nasz tyle odpowiedzi nie mam. Na pewno bym starał się, żeby to społeczeństwo było bardziej świadome i bardziej e, odpowiedzialne za to, co się dzieje w kraju. tak Żeby to nie było tak wszystko zrzucane na, na tych ludzi, którzy są gdzieś tam w Warszawie i oni rządzą, a my, a my tylko słuchamy. Tylko rzeczywiście oni, dobrze by było, żebyśmy byli na tyle świadomi tego, co się dzieje i, i mieli na to jakiś wpływ. Nie? Bo, bo raz na 4-5 lat mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju, to jest za mało. Dajemy się ponieść się wyborczej, a później nagle się okazuje, że, że to nic nie ma jakby wspólnego z realiami. I Nic nie, nic nie robimy, tak? Jesteśmy bierni. A... Nie możemy nic zrobić no, przez pięć no, lat. Trzeba czekać no... do następnych wyborów i do następnych obietnic. Tak, no ale to znowu będzie to samo, to i wiesz. No, I tutaj chciałem po prostu, żeby, żebyśmy byli bardziej odpowiedzialni za swój los, tak? Bo, bo jednak ten, ten głos ma znaczenie i no, jest mnóstwo do zmiany, to wiesz. To, to, to ciężko ogarnąć wie, w paru słowach. Na pan napisać może Czy może pisać program wyborczy? Nie, nie jestem na tyle. <śmiewanie> nie Nie, nie, nie korciło cię tam w Kielcach na przykład nie wiem jakaś polityka, prezydent Kielc no, pan, albo coś. Mamy prezydenta, więc Bogdan na Lawente, także on tam wiesz, stara się robić porządek. Wiem, że nie jest mu łatwo. Y A jak w ogóle pan Węta... Zniszczyła go polityka bardziej niż zniszczyło go prowadzenie drużyny. Myślę, że to miało dużo łatwiej, jeżeli chodzi o spory. Miał 14 zawodników i, i, wiesz, i rzeczywiście sam się go ludzie słuchali. A teraz musi walczyć, wiesz, jak to jest, z wilkami, e, którzy, którzy każdy ma jakiś inny cel. E, no jest to bardzo pewnie trudne. No Ja mówię, no my musimy po prostu jako społeczeństwo być bardziej aktywni i bardziej e, świadomi tego, co, co się dzieje i nie dawać się tak po prostu wiesz, bałamucić i i tego, żeby zrobili z nas stado baranów, nie? to to na pewno będzie. Myślę, że na koniec warto chyba użyć takiego. Na WF-ie na pierwszym roku zawsze to mówili o tym zdrowym ciele, zdrowy duch. Dokładnie. Chyba, nie? Dokładnie. Nie możemy wiesz, dawać żeby... Nie możemy być bierni. Kurczę. Nie możemy być bierni. Musimy rzeczywiście brać odpowiedzialność za siebie, a nie tylko narzekać, tylko rzeczywiście, jeżeli coś, coś się dzieje, to, to trzeba na to reagować, a nie czekać, że, że coś się zmieni samo. Nie zmieni się, jeżeli sami tego nie zrobimy. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Bardzo dziękuję, że zagłosiłeś w naszym skromnym studio i się podzieliłeś swoją historią. I co, mam nadzieję, że jeszcze może będzie okaza kiedyś pogadać. Tutaj, jak zwykle, dostaję przypomnienie, że dzisiaj trzeba mówić o lajkach, subskrypcjach, łapkach, gwiazdeczkach, strajkach. Nie wiem, jak to jeszcze się tam nazywa, ale jak no ja, trzeba, to ja, trzeba. Trzeba ja się też, adaptować też do nowych tego, warunków. Nigdy nie ogarnię. Ale dziękuję bardzo. <noise> dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo i do, do zobaczenia. Mam nadzieję kiedyś. Dziękuję. Do zobaczenia. Partnerem odcinka jest.